Luxpaw z siedzibą w Morzywole koło Końskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. W tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami! Gmina Końskie rozstrzygnie przetargi na inwestycje dotowane w ramach Polskiego Ładu. Zaproponowane przez wykonawców kwoty są wyższe niż zakładane kosztorysy, ale samorządowcy zdecydują się na ich przyjęcie po to, by nie stracić rządowych środków przyznanych w ramach konkursów na dofinansowania. Pierwszy przetarg dotyczy gospodarki wodno-ściekowej i tzw. końcówek kanalizacji w różnych miejscowościach. Przedstawiciele gminy oraz PWiK-u chcą uporządkować tę kwestię, a tam, gdzie potrzeba, także unowocześnić starą, mniej drożną instalację. W lipcu mieliśmy otwarcia ofert w przetargach na inwestycje, dla których gmina pozyskała środki z Polskiego Ładu. W przypadku uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej to powtórzony przetarg, poprzednio unieważniony ze względu na stosunkowo słabe zainteresowanie i wysokie koszty. Niestety powtórzony przetarg nie przyniósł jakiegoś pozytywnego rozstrzygnięcia, czyli podobnie jak poprzednio były dwie oferty i podobne kwoty. Ale ostatecznie zdecydowałem, że rozstrzygamy ten przetarg i dokładamy do dotacji nieco więcej, niż by wynikało to z 90% udziału Polskiego Ładu. Przypominam, że na tę inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych, natomiast najkorzystniejsza oferta to jest nieco ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych, a więc nieco ponad 2 miliony złotych gmina będzie musiała dołożyć ze środków własnych. Póki co nie wiadomo, kiedy ruszą roboty kanalizacyjne. Drugi z rozstrzygniętych przetargów to coś, co każdy z nas będzie mógł zobaczyć oraz usłyszeć. Mowa bowiem o doposażeniu hali widowiskowej w tak zwaną inżynierię sceniczną oraz aparaturę, która posłuży do stworzenia w tym miejscu dużego kina. Biorąc pod uwagę fakt, że myśmy oszacowali wartość tej inwestycji na nieco powyżej 2 milionów złotych, a 2 miliony złotych dofinansowania dostaliśmy, to najniższa kwota to 3 miliony 120 tysięcy złotych, a najwyższa to 6 milionów 900 tysięcy złotych. Zwłaszcza ta ostatnia jest bardzo interesująca, bo proszę Państwa, sama budowa hali widowiskowej z elementami wyposażenia, w hali, która no, jest od dłuższego czasu już dostępna i służy Koneckiemu Centrum Kultury, kosztowała nas 9 milionów złotych. W tym przypadku rozstrzygamy przetarg i sprawdzamy najkorzystniejsze oferty. Z tym, że dwie oferty są do siebie zbliżone, to jest w okolicach poniżej 3 milionów 200 tysięcy, jedna 3 miliony 120 tysięcy, druga nieco większa o 50 tysięcy. I myślę, że w gronie tych dwóch zamknie się rozstrzygnięcie przetargowe. Według przekazanych nam informacji hala widowiskowa doposażona może zostać jeszcze latem lub wczesną jesienią bieżącego roku.